show biznesie nie brakuje znanych bliźniaków, których bardzo często możemy podziwiać na czerwonym dywanie. Oprócz tego, że łączą ich więzy krwi, to dzieli też pasja do wykonywanego zawodu. Pora zobaczyć, kim są i co robią znane bliźniaki show biznesu. Rafał i Marcin Mroczek. O nich każdy z Was słyszał. Od ponad 20 lat razem grają w uwielbianym przez Polaków serialu M jak Miłość. Rola Pawła Zduńskiego oraz Piotra Zduńskiego zapewniła im błyskawiczną rozpoznawalność i jeszcze więcej pracy. Rafała możecie kojarzyć również z serialu Pierwsza Miłość, gdzie wcielił się w rolę aspiranta Olafa Wieczorka. Nie tylko aktorstwo jest ich wspólną pasją, braterskie więzy wzmacnia także miłość do tańca. W 2008 roku w Szkocji Marcin Mroczek wygrał drugi konkurs tańca Eurowizji, a zaledwie 2 lata wcześniej brat bliźniak triumfował w Tańcu z Gwiazdami. Mary Kate i Ashley Olsen. Znane na całym świecie siostry Olsen są przykładem tego, jak zbyt wczesna kariera może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Miały szansę na ogromną karierę w branży filmowej. Niestety zaprzepaściły ją, gdy dorosły wpadły w szpony niebezpiecznego show biznesu. Na szczęście udało im się obudzić w porę, jednak nigdy nie wróciły do branży filmowej. Pasje odnalazły w modzie i stworzyły własną markę The Row. Choć codziennie pracują na wspólny sukces, to nie chcą być już traktowane jak jedna i ta sama osoba, dlatego starają się zachowywać jak siostry, które po prostu mają wspólną firmę. Adam i Jakub Zdrójkowscy. Lepiej Wam znany Adam sławę zdobył dzięki udziałowi w Rodzince.pl. Swoją drogą niejedna nastolatka oglądała serial ze względu na bohatera, w którego wcielał się właśnie Zdrójkowski. Ma zaledwie 20 lat, a na swoim koncie wiele ciekawych projektów. Zwyciężył w programie Dance 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 oraz wcielił się w prowadzącego The Voice of Poland, a do niedawna był właścicielem Shot Baru, który nie przetrwał pierwszego lockdownu. Niestety jego brat nie podążył tą samą ścieżką, a przynajmniej nie od razu. Po debiucie ze swoim bratem w Rodzinie Zastępczej nieco mniej angażował się w aktorstwo. Jednak po ponad 5 latach ponownie zobaczymy go na ekranach. Paweł i Łukasz Golec. Bracia Golcowie kiedyś byli zupełnie nieznani. Od zawsze jednak byli nierozłączni, a nawet w świetle prawa figurowali pod jedną osobą. Mieli wspólny kredyt na instrumenty, a nawet jedno prawo jazdy i ten sam telefon komórkowy. Rozpoznawalność zyskali dzięki utworowi Crazy Is My Life, który do dziś jest jednym z najczęściej odtwarzanych. Golec Orkiestra stała się numerem 1 podczas noworocznych zabaw, dlatego zarezerwowanie ich na tę okoliczność przez stację, w której mieliby wystąpić, wiąże się z bardzo wysokim wynagrodzeniem. Znajdziesz czego szukasz. Dylan i Cole Sprouse. Sławę zdobyli jako nastolatkowie w disneyowskich serialach telewizyjnych. Podobnie jak siostry Olsen dorastali na oczach milionów widzów, co też czyniło ich dzieciństwo nieco trudniejszym. Mimo wszystko bracia nie zrażali się do show biznesu, choć oboje pracują na własny rachunek, nadal są dla siebie wsparciem. W jednym z wywiadów Dylan wyznał, że decyzję podjęli z powodu ich identycznego wyglądu. Wielu widzów myślało, że są jedną osobą, dlatego uznali, że lepiej będzie, jeśli każdy z nich zacznie działać osobno. Z drugiej zaś strony to właśnie ich podobieństwo zapewniło im rozpoznawalność i sławę. Karolina i Paulina Chapko. Siostry Chapko pochodzą z Nowego Sącza, a na ekranach kin pojawiły się za sprawą angażu w filmie Oszukane. Od tamtej pory posypała się lawina propozycji. Karolina na co dzień pracuje w krakowskim teatrze Bagatela i Stu, a Paulinę możemy podziwiać w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Jednak jak same przyznają, choć wyglądają identycznie, to ich charaktery są zupełnie różne. Ale są też takie bliźniaki, o których dopiero będzie głośno. Mowa oczywiście o pociechach gwiazd. Oto szybki przegląd sław, które doczekały się podwójnego szczęścia. Połowa 2017 roku była niezwykle pomyślna, bo na świat przyszło kilka par bliźniąt w gwiazdorskich rodzinach. Powitali ich m.in. Beyoncé i Jay-Z, Amal i George Clooney oraz Cristiano Ronaldo. Ex-małżonkowie Angelina Jolie i Brad Pitt mają 6 dzieci, w tym bliźniaki Noxa i Vivienne. Mamą bliźniaków jest również Jennifer Lopez. Oboje pojawiają się na Instagramie artystki, a Emma nawet wystąpiła z mamą podczas Super Bowl, czyli najważniejszego wydarzenia sportowego w Ameryce, podczas którego co roku występują największe gwiazdy estrady.
Mariah Carey i Nick Cannon również doczekali się bliźniaków i pomimo tego, że para również się rozstała, to Moroccan i Monroe mają bardzo dobry kontakt z obojgiem rodziców. Mamą bliźniaczek jest też Sarah Jessica Parker, choć sama nie zdecydowała się na poród, to zadbała o to, by matce zastępczej niczego w tym czasie nie zabrakło.